Otrzymaliśmy listę najzabawniejszych klipów w internecie, ale nie możesz się zaśmiać. Nie dasz rady. Za każdym razem, gdy się zaśmiejesz, będziesz musiała zjeść taką obrzydliwą sardynkę. Oto jest pierwszy klip. No właśnie, nie można się zaśmiać, a kąciki mi już poszły. Tobie widzę też. Jesteś o krok od zjedzenia pierwszej sardynki. Nawet teraz się nie mogę. Kurczę! Ale to twoje, nie wiem, dała radę. 3, 2, 1. O! Całkiem smaczne, no. To jest nienormalna skarbia. Chciałam się zaśmiać, a potem pomyślałam sobie, o no właśnie, ja sobie przypomniałem, to jest spróbuj się nie zaśmiać. A osoba, która więcej razy zaśmieje się przez cały odcinek, jest... Lamą. Nie masz szans. Teraz mamy bąbla. Bąble zawsze coś śmiesznego zrobią. Dobra, to nie było też. Wszystko jest pod kontrolą. To jest nasz pies, ona tak wysoko skacze. Dokładnie Wee. Tak robi, w szczególności gdy chrupka zobaczy. Wee. No. O. Ona skoczy wyżej niż ja. Kiedy jesteś już pod domem, ale przegrywasz tę walkę. Ojojku. Ewidentnie ty. Wydaje mi się, że to jesteś bardziej ty. Jak ja, proszę cię. To nie może się skończyć dobrze. Mamy dwóch panów na zabawce, którzy polecieli po prostu. I w sumie są szczęśliwi przy tym, tak? Ja się nie zaśmiałem. Wiesz co, jest nie fair, że śmiech jest zaraźliwy. Wiesz, jakbym nie chciała się zaśmiać, a ty się zaśmiesz, to jest dużo. To ty też polecisz, dokładnie. Dotychczas, słuchajcie, nie mogliśmy się zaśmiać podczas oglądania. A teraz podnosimy poprzeczkę i nawet podczas naszych rozmów też nie możemy się zaśmiać. Dlaczego tak robisz? To nie wróży nic dobrego. Operator dostanie na 100% tą piłą. Jestem przekon... Nie mogę na ciebie patrzeć, kochanie, jak ci masz taką minę. Czy ty się właśnie śmiejesz? Zaśmiałaś się, szmacnego! W tym momencie jest 2-2 i to ty na końcu zostaniesz lamą. Mały kufel! Co tu się podzieje? Ja nie wierzę, ale badziewie! Co to jest za filmik? Bo tak beznadziejny, że aż nie wiem, jak będę się śmiał. No. Nigdy nie zjadłem tyle sardynek. Nie cierpię ich. Jeżeli myślicie, że mieliście pecha, to jest pech razy 1000. Ale w sumie ma dowód, że tak naprawdę nic nie zrobił. O tyle dobrze, no. I to wszystko dzięki głupim śrubkom niedokręconym, albo ktoś się po prostu śpieszył robiąc to. Mamy jakieś sztuki walki. Ziomkowie są bardzo zdenerwowani. Zemdlał na końcu? Foczki. Więcej foczek, jeszcze więcej foczek, jeszcze więcej foczek. To jest najgorszy film, jaki widziałem. Teraz mamy dziecko, które chyba się zamknie w tym koszu na śmieci, jestem pewien. Pewnie go... Oj nie! Oj! Ale to się zaliczy jako kolejny punkt? No tak! Ty też się zaśmiałaś! O! Tak to jest, jak cię potem nagrywa z taką Wiktorią, która cię rozbawi. Rzadko jesteś zabawna, ale dziś wyjątkowo. Przejdźmy dalej. No to jest właśnie ten głupot. To za głupota. Właśnie masz piąty punkt. Już nie chcę jeść. What do you got there? Oh, snack. Zdziałaś to, co tu się podziało? Nie. Gościu wziął papugę. Co mam do ust? Czemu? Trochę jak z filmu. Wow, ja na to nie zwróciłem w ogóle uwagi. Pościg się chyba nie udał. Ja chyba to nawet widziałem gdzieś kiedyś. Nie wiem, czy nawet to nie było podczas nagrywania jakiegoś filmu autentycznie. Wyobraź sobie, kupujesz samochód, stawiasz go na miejscu parkingowym, zadowolony, idziesz szybko po kawę tylko. Nie było ci 2 minuty. Ty nie masz samochodu. To jestem ja w windzie, nie wiem, jak jestem sam w windzie, to ja też robię jakieś dzienne ruchy, których bym nikt normalnie nie robił. Jeżeli też tak robicie, to właśnie musicie teraz zasubskrybować kanał. Wow! Co to się podziało z tymi kaczkami? Czemu one jakieś zmutowane wszystkie wybiegły? To na pewno w przyspieszeniu. To jest w przyspieszeniu, to jest coś takiego, jak odwołałem ostatnią lekcję na zajęciach w szkole, to wtedy też wszyscy uciekają. O, to jest nasz kot. Ona też tak robi. Za każdym razem. Tak, ona tam wchodzi i ona tam sobie całe gniazdo rozkłada. I patrz, ona dalej z nim biegnie. Przecież to już minęło jakieś 20 sekund, a ona dalej przed nim ucieka. No dobra, mamy pieska, który biegnie i zrobił 4 fikołki na tej piłce, ale nic mu się nie stało, to jest najważniejsze. Dobra, mamy drona i na 100% ten dron, i wpadnie do wody. Ja się tego boję. Ja tak samo, ale nie bałbym się tego, że właśnie on po prostu wpadnie do tej wody. A ja, że mi przetnie palce. Chyba nie przetnie. Nie? Nie wiem, nie sprawdzajmy. Bardzo zdolny dziewczynka. Właśnie biegnie, uderzyła piłką, leci po zwycięstwo i wyszło coś takiego. Ja się zawsze tego bałem, jak biegłem, że się przewrócę na sznurówce, którą zawsze miałem rozwiązaną. O! No!
No! To było jego zwierzęk? To było... Tak. Spróbuj się nie rozpłakać! Nie ma to jak skakiwać wielkie fale. Co na jakieś... Mamy cię! Mamy cię! Smacznego! Jak ci smakuje? Już mam dość. Jest w tym momencie 6-5. Robiłem dzisiaj rano ja na siłowni. Oj, to jednak nie byłem rano ja na siłowni, ale ja się tego bałem. Robiłem dokładnie to samo. Tutaj ktoś nadzwyczajnego pecha miał. Został jego samochód w całości okupczany. Ale co tu się stało w ogóle? No nie wiem, no zdecydowanie ptaki go nie lubiłem. O, to ty jak pójdziesz na kosza. Dzięki, kochanie, fajnie we mnie wierzysz. TV się trzyma? No o tyle dobrze, nie? Chociaż kabelki zwisają. Przyszli bracia. Dla, żeby dowodów nie było. Właśnie się zaśmiałaś. Smacznego, skarbie. Okej, okay, coś tu zdecydowanie z tą rurą jest nie tak i poleci, wszystko ich zmoczy. Ja wiedziałem, że się tak stanie. Tańczący wąż! Wszyscy uwielbiamy śmieszne TikToki. Kolejny tatuś chyba przeszkodził w zrobieniu śmiesznego TikToka. Ojejku! I tak właśnie powstają duchy w piwnicy, której się wszyscy boimy. Ale tatuś nie zareagował nawet. Nie, jak to nie? Przyszedł, popatrzył. Ale stwierdził nic sensownego. Dzień jak co dzień. Ojej. Co ona, co to pali? Takie słabe? To po co my kupujemy bilety? Możemy po prostu przejeżdżać. Ale to jest całkiem zabawne. Całkiem ciekawy pomysł. O, zrobimy coś takiego w domu. Genialne. To było najlepsze, jaką widziałem w tym tygodniu. Błagam, właśnie czegoś takiego potrzebujemy w tym domu, skarbie. Czy ten gościu właśnie widzi jajka, czy mi się tylko wydaje? I dostaje. Wow! To było w sumie ciekawe, tak? Tych ludzi, którzy wymuszają zawsze pierwszeństwo. No. Jajkiem. Bang, bang, bang! Jakie genialne! Super! Płasz taką na tej ścieżce. No już cię on zbuduje. Jakby nawet nie działam jak takie koło wypiłować. Nie wiem. Przypomnijmy sobie wszystkie twoje podobne z filmów. Co ta żaba zrobiła? Nie, oni podłożyli dźwięk jak nic. Na 100% ona się trochę zachowuje jak ty, gdy jesteś głodna, kochanie. Też na mnie się patrzysz tymi swoimi wyłupiastymi oczkami i na mnie krzyczysz. Czemu ona ją bije? Ale wredna małpa. Kurzyła się chyba. A myślisz, że o to tak się zdenerwowała? Może nie chce dać banana. Może, bo zjadła ostatniego. Ale po prostu miała zły humor. Ty też tak robisz, jak masz zły humor. Nie przypominam sobie. Wjeżdżacie do galerii na kajaku. To miało naprawdę sens, bo wyobraź sobie, że kupujesz wielki kajak, jak go potem przeniesie przez schody. W ten sposób to było najmądrzejsze rozwiązanie. Kiedy ją kochasz, ale czasem po prostu chcesz ją wyrzucić. Dokładnie to jesteśmy my, skarbie. Też tak czasami mam, że cię bardzo kocham. Ale wziąłbym cię o tak i... Zaśmiałem, kurczę! Mam dość tej szprotek, które są obrzydliwe! O! Jakiś olej z tego wyleciał. A póki co wy klikajcie teraz tutaj, widzimy się w poprzednim odcinku na kanale, w którym reagowaliśmy na najbardziej ekstremalne atrakcje na całym świecie. Tam klikajcie i subskrybujcie kanał 3, 2, 1. Zostałam lałą odcinka.